Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Wiedźmin 3 i idziemy... O, tu są wyścigi. A to może później zrobimy wyścigi. Najpierw mimo wszystko chciałbym zrobić tego questa. Dawaj tutaj najpierw do tego miasteczka. Kurczę, mogliśmy się przejść do ruin karczmy dzięki temu... Dobra, nieważne. Gdzie jest nasza płotka? Hotu. Hotu, bo musimy jechać dalej. No. Grunt, że wiemy, gdzie będą wyścigi kolejne. Czy ja słyszałem znowu jakieś wilki? O, ludzie. Jakieś kurcze palisady, jakieś mosty. Kurczę, mogłem wziąć udział w tych wyścigach. Chociaż nie, bo pewnie długie będą, jak nie wiem. A, wróć. Przyjaciel wiatru. A i boli, strasznie boli. Jakby mnie co rozrywało od środka. Niech dobór nigdy nie pęknie. Tak. Trzeba do druidów pójść. Wyskoczył na nas bot. Nie pałeczaj się. Ludzie, tuż obok wioski. Aha, czyli tu jest jakiś quest. Kupiec, proszę cię. Widzę, że przybywasz z daleka. U mnie możesz uzupełnić zapasy. Pokaż mi swoje towary. Nic nie masz ciekawego. To może zagrajmy w Gwinta chociaż. Ostatnio poszło nam tragicznie, także zobaczmy, jak pójdzie teraz. To jest niepotrzebne. A myślę, że możemy tym zagrać. Nie, jest okej. Trzaskający mróz w obecnej sytuacji nie da nam nic. Tylko zróbmy tak. Zróbmy sobie tak. Ty dziadu. Co to za karta w ogóle? Fajna. Dajmy mgłę. Nie chcę wyrzucać tej karty. Chociaż teraz by się przydała pożoga. O, ja ci nie wierzę. Dobra. Oddaję to. Chociaż mogłem rzucić mróz, no ale dobra, nieważne. No właśnie. Także coś czuł. Kurczę, te potwory, to jest naprawdę sztostalia.
No i dziękuję. Cyk. Tak, wszystko jedno. No i wybraliśmy. Dziękuję pięknie, miło było, co dostaliśmy. Kowal. Denis Kahn. Zostaniesz tu na dłużej? Siemasz. Jak to? Co ma się nie kręcić, skoro rob... Spójrz, żelazo wydarte z trzewi góry Artfand, gdzie swoje kopalnie miały olbrzymy. Ogień w mojej kuźni nie zgasł od 6 pokoleń. Przechodzi z ojca na syna. I co dzień o brzasku Hara, moja najmłodsza, przychodzi i wpuszcza krople swojej krwi do wody, w której hartuje ostrza. Wzruszające. No to fajnie. Masz coś fajnego, ciekawego? Niezbyt. Jakieś mieczyki zwykłe, tandetne. To, co tam ewentualnie coś warte, to mu sprzedamy od razu. Legendę? Nie, legendy chyba nie. Buty topornika też ci mogę. A w sumie! Kup ode mnie to też. Dziękować. A co, czekaj, co to jest? 5% szansy na podpalenie. Ty, to fajne. Ale czekaj, rzemiosło. Napraw. Napraw wyposażone, to na pewno. Rozbierz na części i znajdźmy te muszelki. No to... O! 5 pereł. No i spoko. Zagraj ze mną w Gwinta. Mam ochotę na... Ludzie czekają, nam się dziwne rzeczy dzieją. Mam ochotę na Gwint. Jaskier. Byśmy mogli wtedy zrezygnować. Na przykład moglibyśmy zrezygnować. Z czego moglibyśmy zrezygnować? Z jednej takiej katapulty, proszę ja ciebie. Co tu moglibyśmy wymienić? O, pożoga, spoko. No i szpieg, no i super. Tego mogliśmy wymienić zamiast syndykata Abel, nieważne. Jasne. Wiecie, co jest zabawne? Wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy wierzą w duchy, mimo że nigdy żadnego nie widzieli. A nie potrafią uwierzyć w siebie, mimo że widzą siebie każdego dnia w lustrze. Uwierz w siebie. Ja wierzę, że ci się uda. Niestety nie mamy. W sumie nawet nie moglibyśmy tego podmienić. Trudno. O, ty dziadu jeden. No ile ty masz tych szpiegów tam? Dziękuję. Coś czuję, że ten to jak mi zaraz wyjedzie z kartami, to ja, że tak powiem, się nogami nakryję po prostu. Mam jakiegoś szpiega? Dawaj go od razu.
Róg, po co mi to? Taka masz rzucić coś mocniejszego. Najpierw usuńmy to. A, najgorzej, bo zamiast tych wszystkich to usunie tylko tą jedną. No właśnie. Mniejsze karty to na koniec idą. No trochę przypał, nie powiem, że nie. Mogłem odpuścić. Tak, wygraliśmy. Panie. Narka. Sztaba stali 5. No fajnie, fajnie. Fajnie. To co, idziemy tu. Ze smokiem? Zażryjmy sobie coś. Czekaj, którędy ja się tam dostanę w ogóle? Ech, chciałem na skróty iść i by się okazało, żebym poszedł w ogóle nie w to miejsce, co chciałem. Dzień dobry. Ale znajdziesz śmierć! Zaraz się sprawdzi! Dalej, dalej! Widzę, że tak na kozaka tu wparowałem w ogóle. Gniazdo potworów. Tu gnieżdżą się harpie. Co? To też ciekawostka. Dobrze się mi nie powiedział. No nie gadaj, że sprzedał to dalej. Mam dwie dobre, dobra. Poszedłem z Gimirien do Lugosa, przyjął nas, nakazuje zwyczaj. Dobra, dobra. Tak, tak, dobrze, dobrze. Dobra, wieść jest taka, że wciąż mam miecz. Uważaj. Dobrze. No poszukaj złodziei w pobliżu cmentarzyska. No bywa znowu. Czy co? Paki! 1000 metrów! 1000! Gdzie to to? O Boże, aż tam. Dobra, to przynajmniej tutaj się przejedziemy i przejdziemy tam. Dobra, nie ma problemu. Dam radę się zsunąć ładnie. O kurczę, patrz ile tego tu jest. Gościu. Tutaj owce, tam jakieś kozy. A mogę na solo? Z takim owcem? Siema dzieciaki. No tak średnio bym powiedział. Miecze na plecach. Czego? Ruiny karczmy. 3 znaki zapytania naraz.
Nie, zrobimy to kiedy indziej. No i sam wpierw, tak jak mówiłem... Questy główne. Przynajmniej poniekąd. Nikogo tu nie ma? Co jest? O Boże. Się zespawnowały. Ja w ogóle nie mam tego cuda. Zatańczmy. Ośmy se potańczyli. Dobra, tam jeszcze jedno jest. A kuku. Cieszę się, że pod miecz mi wchodzi. Miło z jej strony. Co z tamtą? Puściła. Czy ja z tych jajek chociaż jajecznicę będę mógł zrobić? Czy to po prostu tak zbieram, bo zbieram? Siema. Bijemy się czy coś? Narka. Jednak zostaje przy Quen. Kol bym go pacnął. Nope, 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 nope. Hey. Jak ja mam tak cyklopa między oczy? Czyli że co? Czyli że to nie działa tak jak... no niestety. Dobra, czyli trzeba się z nim tłuc. Czy na ciebie, przyjacielu, mój złoty, działa jakaś petarda czy coś? Istota magiczna? Nie. Cyklop, proszę ja ciebie. Olej przeciwogrowatym, Axi, Quen. To jeszcze ewentualnie tym Axi, tak? O, świetnie wyszło. Także tak. Jak Axi na niego działa, jak nie działa? Co mi tutaj? Siema. Nara. Uuu, tarararara. Na parcie, ale jednak. Dobra, weź się ulecz. Kurcze pieczone, no. Ciekawa bitwa, ciekawa. Aż strasznie łatwa była. Zapiszę grę. Co by w razie czego tego nie zepsuć. Dzień dobry wszystkim. Witam, witam. Czyli jest tu jakiś skarb, którego ja kurczę nie widzę nawet, he? Ach, dobra, rozumiem. No
górze jest ten skarb. Jak ja mam się tam dostać niby? Bo jak pójdę dalej... Aha, bo to nie jest to miejsce w ogóle jeszcze. To wiele wyjaśnia. A widzisz. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. A mogę. To już wiele wyjaśnia. No. Mistrzowskie buty wiedźmińskiego cechu gryfa. O, proszę. To wszystko tak w jednym miejscu? Co to za miecz? Gorsz. Szybkie sortowanie. Dziękować. Niczego nie żałować. No dobra, no to co? Szybki zapis. I lecimy dalej z tematem. Zanosi się na deszcz. Co ty gadasz? Smoki nisko latają, tak? Geralt, czy ty mógłbyś chociaż miecz wyjąć do tych hapi? Pokaż, co umiesz. Zamiast tak... Tak daleko. Nic nie widzę. Geralt, spadniesz. No, dziadu ty. Dobranoc. W każdym razie. Powiem wam, że chyba bardziej denerwującym przeciwnikiem jest tylko syrena. I podejrzewam, że to wszystko jest tylko i wyłącznie spowodowane... Te problemy moje z tym są spowodowane tylko i wyłącznie tym, że... nie posiadam tego rogu. Czekaj. Nigdy się nie nauczysz. Co to za wieloryb to był? No żeż ty, kurczę, dobra, art. Czy kurczę obleciał? Nie do końca. Kurczę, nie ten guzik. Dobranoc. Miło było. Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. Łooo, ile przedmiotów, panie. A tu skrzynka? Aha, przed chwilą zebrałem te skrzynki, dobra. No to szybki zapis. Wyskakuj ze wszystkiego! Szybciej! No dobra, co my tu mamy? Zakłaniam też opalę. A może Irdenem byśmy ich? Wyskakuj ze wszystkiego! Ciach, 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 ciach.
No nie gadaj, znowu coś? Dziennik Rabusia. Ciągle siedzę wśród tego wielorybiego czegoś tam. A sterfin nie przypływa. Albo się rozbiło skały, albo coś tam. Pamiętasz, jak śmierdziało na chacie, jak szczur zdech za łożem rodziców? No to tu śmierdzi bardziej. Jest zimno. Potrzebny wiedźmin, no proszę. Boże, znowu miliard kilometrów muszę zrobić, żeby w ogóle ten miecz odnaleźć. Gdzie ja muszę stąd ruszyć? Czekaj, ty, bo ja chcę... Zadania. A, to już go mamy. Królewski gambit. Dobra, to jak już to mamy, no to super. To fajno. To tyle. Ale masakra, no co to było w ogóle? Jezu, latanie, połowa wyspy. Wyjście chyba z daleka. Luz na szelkach, nie panikuj. Znowu pada. Czy wy se ze mnie żartujecie? Czy ja mam się znowu wdrapywać jakieś miliardy kilometrów? Ponoć wolana ze zarotrole. Wstyd powsze czasy w kichach szczeznąć. To ja tu coś jest czerwone. Aha, pod ziemią coś jest. Jakaś jaskinia gdzieś tam musi być. Ciekawostka. Znowu wy? Pokaż co umiesz. Przecież ja wam pomogłem. Bez sensu. Ty, posłaniec. Wiedziałem, że jak on sobie gorzały dowódów naleje, to do Drakkaru nie dojdzie. No tak. Stary patent tirowców, tak? Wlewają buty do kaloszy, czy tam do butów, żeby być pijanym, ale jednocześnie... Nie mam wydychanym procentów. Odzyskałem miecz. Mam waszą zgubę. Kuliu? Frej, niech będą dzięki. Gdzie go znalazłeś? Nie pytaj. Na północy wyspy, przy cmentarzysku wielorybów. Nie pytaj, skąd się tam wziął. To długa historia. W każdym razie nie musisz się martwić o złodziei. Nic ci już nigdy nie ukradną. Zasłużyłeś na nagrodę. A ja jeszcze dołożę coś od siebie. Gdyby Kuliu się nie znalazł, musiałbym tę hańbę zmazać własną krwią. Nie oceniam. Dobra, J. Tam był jeszcze jeden kwestik. Królewski gambit, tak. Ale jeszcze tu mamy złe wieści. 200 metrów, Boże, z kim ja muszę teraz porozmawiać? Aha, z kimś tutaj. Czy nie da się tu iść na skróty jakoś? Wszędzie muszę tak biegać. No połysuj się no. Dostarcz list do kowala. No super, fajnie. Kurczę, tylko czemu to jest tak daleko ładne wszędzie? Miecze, ale wolę solidny topory. Kto to projektował? Się pytam grzecznie. Ponoć wolana zeżarły trole. Wstyd powsze czasy w kichach szczęstoń. Co? 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 Ile? Siema. Był tu znak i mogłem się przenieść. Nie! Jezu, nie ten quest. Mistrzu Geralcie,
Strażnik zobaczył was z wieży i posłano mnie, żebym otworzył wam bramę. A czemu była zamknięta? To masz ta słynna skalidijska gościnność? Taka tradycja. Po uczcie jarlowie wybiorą króla, więc drzwi muszą pozostać zamknięte, a na zamku mogą przebywać tylko synowie i córy Skellige. Krach zrobił dla mnie wyjątek? Krach zrobił dla mnie wyjątek? Wszyscy wiedzą, co uczyniliście dla Cerys i Hjalmara. Dziś jesteście jednymi z nas. Chodźcie za mną. Krach was wyczekuje. No. I jak tam nastroje? Spokojne. Zbyt spokojne. Siemasz. Aha. Gdzie? Ale nie chcę wyklepać. Witaj, Biały Wilku. Tak? Wszyscy wiedzą, że najlepiej zaopatrzona zbrojownia na całym Skellige mieści się właśnie tu, w zamku Ker Trolde. Chętnie się o tym przekonam. Obejrzyj wszystko dokładniej i nie śpiesz się. Pokaż mi swoje towary. Chętnie się rozejrzę. Czy ja coś w ogóle mam na handel dla ciebie? No mogę ci puścić to. To. I to. I buty topornika ci mogę puścić. A co ty masz fajnego? Pierwsza mapa, druga, trzecia, czwarta. Bierę. Wszystko bierę, co tam masz. Muszelki? Brak. A to? Fajne. Wow. Te dwie bym chyba kupił. Ale nie wiem, jeszcze się zastanowię. Kto zostanie nowym królem według Jak ciebie? Jak sądzisz, kto zostanie nowym królem na wyspach? Hjalmar, rzecz jasna. Jest odważny i szczodry. W jego żyłach płynie krew kracha. Nie ma lepszego kandydata. Mi się wydaje, że ta... Że będę głosował na tą laskę. Kogoś, kto potrafi wykonać pancerz mistrzowskiej jakości. Nie znam żadnego mistrza, który nie byłby krasnoludem. Może Fergus? Ponoć zaszył się gdzieś w Velen. Dobra. Zagrajmy w Gwinta, byku. Jak już gramy, taki... Chcę grać w karty. Ostatnie odcinki, to dawaj. Może i tym razem się uda. Grać coś. To mogę wyrzucić. Wrzućmy jeszcze to. Kurczę, od razu już takie karty wrzucasz? Zużywać tych dwóch, bo dzięki temu będziemy mogli sobie wskrzesić coś. A przydałby się szpieg. Sobie odpuszczę tę rundę. Kurcz. No ale dobra, dawaj. Co tam zagrasz? Dawaj Talara. Może coś fajnego. Żyć. Ale że dwie takie same? To jest ciekawostka.
Jeszcze sobie podmienił kartę dziadę, no. Dobra. Pojedem. Znowu sobie zagramy. Nie wierzę, że będzie miał jeszcze jednego pajaca w tym, czy kukłę. Zupełnie nie wiem, po co to zagrałem, ale okej. Biedna piechota, tak? Nie, to nie oni, przepraszam. O, to się sumuje w ogóle, o to ciekawostka, nie wiedziałem. Miło z twojej strony, sam chciałem to zagrać. Nie przyda się. Ja pasuję. Ej, dziękuję. Miło było. Co dostaliśmy? Wiedźma kuchta. Czekaj, ty, dostarcz list do jakiegoś tam pazia. A więc wróciłem. Bo ja mam dla ciebie, dla kogo ja mam ten list? Grzesiek, proszę. No. Ale się. Z kim ja mam rozmawiać na ten temat? Chcesz wyklepać? Poszu. Widzisz i nie grzmisz. Czekaj, a jakbym chciał chociaż... Królewski Gambit? Tak. Zgłoś się do Kraha Ankry. Szacunek, Wiedźminie. O, dzięki. Uważaj sobie. Ej, czekaj. A, to jest miejsce kataklizmu. To nie. To na razie nas nie interesuje. Dobra, zostajemy przy tym, co tutaj jest. Mam takie samo prawo jak ty! Powinnaś mnie wspierać, a nie odbierać sprzymierzeńców. Jeśli jakiś Ankreid założy koronę, to... To ty? Tylko dlatego, że ci broda na gębie rośnie? Jak tobie wyrośnie, to może wtedy cię jarlowie posłuchają. Chłopie, jesteś rudy! Ostatnio jak cię pobiłam, to zwiewałeś na drzewo! Co, już zapomniałeś? Tak? To może pójdziesz ze mną zmierzyć się z Wilkarlami. Ciekawe, komu lepiej pójdzie, tobie czy Hjalmarowi pogromcy gigantów? Przestań się popisywać! Ej, Ceres! Kiepsko to rozegrałeś. Wiem, ale sam widziałeś. Ona jest taka... Uparta, zawzięta, apodyktyczna. Nie chce nikogo słuchać. No właśnie. Racja, Arnwald. W tym akurat ja i Ceres jesteśmy. Fajny piesiu. Dobra, gdzie jest Krach? Nie widzę Kracha. Rozmawia z jarlami? Nie, poszedł do swojej komnaty. Pewnie przyszykować nagrodę, którą ci obiecał. A może ty chcesz spróbować się na pięści z Wildkarlami, co? Rozgrzać kości po podróży. Chłopie, się co chwilę tłukę, gram w karty. Będziecie robić, jak... Dobra. Szacunek. Piękna robota. Z
odkąd... No, no, no. Pyk. Pieniędzy mi dawaj. Halo. Witaj, Birna. Uczta nie przypadła ci do gustu? To nie uczta, tylko jarmark, na którym kupczy się głosami niby owczymi skórami. Svanrige nie zamierza walczyć o poparcie? Syn Brana nie będzie targować się o koronę, która mu się należy. Ale co słyszałem o tym, kto zostanie królem, zadecyduje głosowanie. Tak każe tradycja, ale nie każda tradycja jest dobra. Pieczę nad wyspami powinien sprawować jeden ród. Rozumiem, że masz na myśli konkretny ród. Oczywiście. Bran był najlepszym królem, jakiego Skellige widziało od wieków. Svanrige to krew z jego krwi, więc to jemu powinien przypaść tron, a potem jego synom. Co jest złego w wyborze króla? Przejdź się, posłuchaj, to zrozumiesz. Kandydaci już rozdają ziemię, obiecują przywileje, tytuły, przychylne wyroki. Są jak dziwki, co unoszą suknię przed każdym przechodniem. Król z wyboru nie jest władcą, tylko dłużnikiem. Trzeba z tym skończyć, zaczynając od osadzenia na tronie pierworodnego syna Brana. Mam nadzieję, że jarlowie to dostrzegą. No, to jest złe, tamto jest złe. W sumie jakby nie patrzeć, to... Zarówno demokracja, jak i monarchia ma swoje plusy i minusy, nie? Demokracja też wcale nie jest taka dobra, ale generalnie jest najlepsza spośród wszystkich, jakie są, a jest i tak tragiczną opcją, no. Opuszczasz Kertrolde? Jutro skoro świt. Bawcie się dobrze, mistrzu Geralcie. Jak to ktoś kiedyś powiedział, demokracja to rządy głupców. Można? Nawet trzeba. Chodź, czekałem na ciebie. No, jak ci się podoba uczta? Chyba lepsza niż te wasze bale na kontynencie. Na pewno jest więcej do picia. A no jest. Czego to ja nie wytoczyłem z piwniczki? Miody półtoraki, cintryjska śliwowica, spirytusy z mahakamu, co palą gębę jak wrzątek. Ancrade wiedzą, co to gościnność. Dobra, dobra. O czym rozmawiałeś z Birną? O polityce. Przecież nic innego jej nie interesuje. Przekonywała mnie, że ze względu na pamięć o Branie powinienem nakazać moim dzieciom wycofać się z wyścigu o koronę. I poprzeć Svanrige. Coś mi mówi, że się nie zgodziłeś. Mało tego. Wyrzuciłem ją za drzwi. Coś mi mówi, że ta twoja gościnność nie jest zupełnie bezinteresowna. Ano nie jest. Na wyspach poparcie zdobywa się nie tylko mieczem, ale też miodem i pieczystym. Jeśli to prawda, powinieneś być spokojny o wynik głosowania. Spokojny będę jutro, jak któreś z moich dzieci nałoży sobie koronę na głowę. Nie jesteś rozdarty, przychodzę po nagrodę. A na razie nie jesteś rozdarty. Nie jesteś rozdarty między Hjalmarem a Cerys? W sensie, czy mam faworyta? Nie. Różni są jak ogień i woda, ale w obu płynie krew Ancrade. Co by nie było, będzie dobrze. Hjalmar nie jest zbyt porywczy. Tak między nami. Hjalmar nie jest zbyt porywczy na króla? Zależy, o jakim królu myślisz. Jeśli chodzi ci o takiego, co śle posłów, przesuwa figurki po mapach, rachuje, co mu się bardziej opłaca, to tak, jest zbyt porywczy. Ale Skellige chce innego władcy. Takiego, co utopi Nilfgaard we krwi, który prędzej skoczy w ogień, niż się podda. A to cały Hjalmar. Jeśli wzmożecie ataki, Emhyr się wścieknie. Możecie tego pożałować. My na Skellige nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Okej. Myślisz, że Rada Jarlów posadzi na tronie kobietę? Gdybyś mnie spytał parę miesięcy temu, wpierw bym się zaśmiał, a potem zaprzeczył. Ale dziś widzę, i nie tylko ja zresztą, że Cerys ma coś, co na wyspach jest równie rzadkie jak upalne lato. Cierpliwość. Wszyscy wpierw robią, potem myślą. A ona jest inna. Zastanowi się, rozważy za i przeciw. Ale jak już zacznie działać, nie ma takiej siły, która by ją zatrzymała. No to chyba dobrze. Obiecałeś mi nagrodę za pomoc twoim dzieciom.
I dotrzymam słowa. Proszę, to cacko jest w moim rodzie od pokoleń. I za to, żeś pomógł zachować jego ciągłość, daję je tobie. Super, sprzedam akurat do tego kowala, który gdzieś tam jest niedaleko. Piękna robota. Dziękuję. To ja! Słyszałeś? Cholera. Hjalmar zaczął pewnie jakąś burdę. Otrzymano nowy przedmiot. Los. Pokaż mi, co to jest. Daj zobaczyć, daj zobaczyć, daj zobaczyć. O kurde. Bożesz, panie dobry. Co tu się? Co ja mam udane? Kurczę pieczone, no. Dobra, tam jeszcze jeden jest. Trzeba się za ekwipunki, że tak słabo bijecie. To już? Walka życia, nie ma co. O kurczę, 7 punktów do wydania, państwo moi mili. Na co to wydać, kurczę? Nie wiem, czy nie lepiej byłoby zresetować wszystkie punkty i po prostu porozdawać na nowo. Dajcie jakieś szmaty! Trzeba mu zatamować kwotok szybko! Jak ten chłop już nie żyje? Tato. Weź mój płaszcz. A to nie są ci, co się tak kłócili? Trzymaj się, synku. Wyjdziesz z tego. Jak mnie kiedyś rekin... Halbjorn? Nie żyje. Krach! Skąd tu się wziął te niedźwiedzie, co? Gadaj! Uważaj, jak mówisz do mojego ojca! Schowaj miecz, szczeniaku, bo Krach też straci syna. Obraziłeś mnie, Lugos, a teraz grozisz mojemu synowi. Nie puszczę ci tego płazem. No to chodź, chodź! Zatłukę cię, wściekłego psa! Spokój, spokój! Dość już krwi rozlano. Ktoś tu ściągnął te niedźwiedzie, żeby zamordowały naszych synów i braci. Nie zwrócimy im życia. Ale możemy i musimy ich pomścić. Ten ciężar spoczywa na gospodarzu i jego dzieciach. Znajdźcie winnych, Harkreid. Znajdźcie i zabijcie. Inaczej wasz ród będzie przeklęty do setnego pokolenia. Aż do setnego? Nikt nie wiedział, skąd się wzięły te niedźwiedzie? To się porobiło. Nikt nie widział, skąd się tu wzięły te niedźwiedzie? Mniejsza z tym. Już wiem, gdzie szukać winnych. Czekaj, oszalałeś! Chcesz kogoś zasiec, zanim sprawdzimy, co się naprawdę stało? Sprawdzę sobie. Ja w tym czasie zmyję hańbę z naszego klanu. Hej, jarlowie już cię nie słyszą. Możesz przestać bawić się w bohatera i pomyśleć przez chwilę? Chodzi o nasz honor. Z tym nie można czekać. No w cymbał chcesz dostać? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ktoś tu wpuścił te niedźwiedzie. Odpowiedź na to, kto za tym stoi, jest na tej sali. Pomogę ci, Cerys. Masz rację, Cerys. Pomogę ci. Dzięki. Do zobaczenia. Wrócę z głowami zdrajców. Ja tu na razie zostanę. Ktoś musi to wszystko ogarnąć, wezwać znachorów, wydać ciała krewnym. Wilku, dziękuję. Spoko, przyszykuj lepszy miecz. Czy mam nadzieję, że ten też będzie dobry, no. Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie, i mam nadzieję, że już nie zobaczę. Skąd się wzięły te niedźwiedzie? Ludzie się śmiali, jedli, pili. I nagle zaczęła się rzeź. Krew aż bryzgała na ściany. Kto zginął? Kto zginął? Drogodar, Drakebondu, Lugos Siny, Halbjorn Otryk. Długo by wymieniać.
ale kandydatów do korony, którzy przeżyli, można wymienić jednym tchem. Ty, Hjalmar, Svanrige. Co chcesz przez to powiedzieć? Na razie nic. Opowiedz, co dokładnie działo się tuż przed masakrą. Młody Lugos założył się, że wypije beczkę piwa duszkiem. Wlazł na stół, złapał antał pszennego z Tintry i zaczął żłopać. I pił, i pił, aż pękł. Jak skławik, nadął się, zczerwieniał, ale pił dalej. Ludzie walili kuflami w stoły, wołali Lugos, Lugos. I wtedy z drugiej strony sali poszedł taki ryk. Obróciliśmy się jak na komendę sternika. A one już tam były. Ci, co siedzieli najbliżej, nie zdążyli nawet miecz wyciągnąć. Rozerwało ich na kawałki w mgnieniu oka. Pomścimy ich, obiecuję. Dość gadania. Pora się rozejrzeć. Daj znać, jak coś znajdziesz. Ja pogadam z resztą. Może ktoś widział coś więcej niż ja. Pora się rozejrzeć i również pora zakończyć ten odcinek, gdyż to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku o tej samej porze. Hej.